Idziemy ganiać. Jak prawdziwa wiosna. Teraz. Chodź ta. Początek, a to trzeba ich zamknąć. Początek wiosny jakbyś teraz. No to się ich zamknie. Zrobił. Chodź ta. Nie no, w słoneczku jest. Chodź ta do domu. Zapraszam. To głodne może. Nie, mają nasypane, nie zjadły. Idziecie się schować. Jak drepcza. Nie ma problemu z zamykaniem. Teraz wchodzą. Same ładnie idą. Ładnie, ładnie. Chodźcie, chodźcie. Jeszcze zejdę zobaczyć, czy jakieś jajko jest. Przykładowo. Zapraszam. Już. Chować się. Mimo taki mróz 4. O, 4. Dawaj ich. A zrobiłem numer ostatni. Chyba przed wczoraj. A siu, siedzi. 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 Siu. Tu siedzi. Siedzi. No to pogodę mamy elegancką. Zero? Prawie zero. Odwilż. Ja. Ciepło mi się aż nogi zrobiło teraz. To nie. Słońca? Nie, bo jak rano pojechałem na bazar, to tak zmarzłem, że nie mogłem się przez 2 godziny rozgrać. A jeszcze jak piwo piliśmy w domu, zimne, kicha. A teraz kupiłem sobie te walonki rosyjskie, czy nie wiem jak to się nazywa, syberyjskie, rosyjskie, kanadyjskie, nie wiem jak to się nazywa. Są super. Cieplutko mam teraz, jakbym na baterie miał podgrzewane. Żarcie jest. Nie filmu, to cały, wiesz, te guzy są. No trudno, no to mrozy takie, że nie szło. No to co? No zobaczymy, czy przyjdzie właściciel dzisiaj, bo rano był, ale nie zdążył wziąć. Aha. No, panowie, pojedzone, popite, nie wiem, coście piły, ale w każdym razie trzeba się rozgrzać troszeczkę. No. Same Budapeszty teraz. Same Budapeszty. Wysokolotne. Zobaczymy, co one zrobią. No! Zobacz, co zrobił. Nie, bo tu są. Tutaj są takie wichrowane. No nie chcę. Ten jaki Budapeszt czarny. Jaki ładny. A się zaczepiło nie robię. Nie zdejmę. No jak do budy. Hop. Ja sobie się boję. Nie no, szmata musi być, no. No ale zaczepiło mi się. Bystre słońce, ładne. Tak. Ale i ciepło się zrobiło. Teraz. No i ciepło jest. Pięknie. Teraz tylko patrzeć, kiedy przyjdzie. Tak, może i przyleci lekarz. O, teraz to by pięknie poszło, jakby przyszedł. Ładnie. O, teraz to przyjemnie popatrzeć nawet. Cieplutko, tej ręce nie marzną. No w końcu można normalnie pofilmować, tak. Aparat się nie wyłącza. Ale żadnego koloru, nic nie ma teraz. Same białki. No ale chodzą całkiem, nie? Rano lepiej chodzimy. Malutkie kółeczko. Psz, psz, psz.
ja wspólnika będę miał przez całe lato do jesieni. To znaczy? Brat. A? Zaciął się dzisiaj, mówi 600. O. 600 mówi. Tylko mówi, czy dam radę pszenicy nakupić tyle na 600. Kupuj, znoś. Trzy budy teraz będą, to jeszcze więcej wejdzie. Nie chcę do góry iść wcale. Nie. Jakieś France, no zobacz, no. Nie chcę latać. Nie są przestraszone i dlatego. Dobra, niech siadają, zaraz te drugie wypuścisz. Te kolory wypuścisz, zobaczymy jak te kolory latają. No to zobaczymy jak kolory latają. Ale jakby tamten się pokazał ten, u góry, od razu byś zobaczył jak chodzą. A no to przecież dostałyby się. Ale i tak ładnie chodzą. Nie, blisko. No tak, na razie no, to jeszcze... Kółeczką bardzo malutkie, a za małe. A za małe te kółeczko robię. Oho. Do budy, szybko. Wystraszone, bo rano tu ładnie pogoni trochę. O, tam co poleciało? A nie, to ten nie, ten to wielki. To ale wielki, ale już go widziały. Tak. Jest. Ach, wo. Wcale się nie dziwię, że się boił. Ja też bym się bał, jak taki wielki orangutan by leciał. Ale ta korniata jest, ta żółta. Myślałem, że zginęła. Że Judas ją złapał. Nie złapał jej. Wróciła. Nie, tam się. Nie ma problemu z naganiem do gołębi teraz do budy. Dobrze. Lecą normalnie jak trzeba. Te ziutka też puszczam od razu, ale nie będę ich trzymał wcale. No to od razu. 3 godziny siedziałem w budzie, wystarczy. Na dachu jeszcze nie była ani razu. Całe towarzystwo już prawie w tym dniemniku. Jak mnie w butach grzeje, jak nie jest gorąco. Ciepło ci? No, jak mi ją podgrzewamy teraz. Tak ciepło. No jakby takie lakierki. No ale jakie nówki normalnie. Eleganckie są, no. No. Fajne. Piękne są. Ładne. Teraz to mogę stać.